gdziekolwiek jedziemy, to jedziemy z nim. Bo mówię, tak jak mówiłam na samym początku, nie ma osób chętnych, żeby się przyjaźnić, zakolegować, żeby wziąć, nawiązać jakieś relacje, żebym mogła sąsiadowi powiedzieć: słuchaj, siedzisz w domu, niech Krzysia u ciebie zostanie pół godziny. Bo on sobie wtedy może siedzieć, rysować, mogę laptop mu dać, będzie sobie siedział. Nie ma kogo. Mamy tutaj przyjaciółkę, która mieszka, Anię. I to jest jedyna osoba, która kocha Krzysia, ma małą wnuczkę, z którą Krzyś się bawi i oni sobie pięknie rysują, pięknie sobie razem pracują. I taka dziewczynka, ona ma w tej chwili 2,5 roku chyba, ona nigdy w życiu nie będzie się bała osób niepełnosprawnych. Bo ona jest od małego uczona przebywania z osobą niepełnosprawną i dla niej Krzysia jest takim normalnym człowiekiem, jakim jest. Natomiast tu dzieci sąsiadów mamy, które na widok Krzysia te dzieci idą do domów, uciekają. Także to jest najbardziej tragiczne.